Był lipiec, ciepły lipiec, kiedy przyszli. Jakby nieszczęść było mało po tej wojnie. Gdybym chociaż jakiś sen proroczy przyśnił. Lecz tej nocy wszyscy spaliśmy spokojnie. Gdyby jakiś dobry anioł ostrzegł we śnie mnie lub matkę, albo moją biedną siostrę, że Judasza mamy także u nas we wsi, że tragiczne odtąd będą nasze losy, że już siostry mojej więcej nie zobaczę i że ojciec ani matka jej nie ujrzą, że łez w końcu zabraknie nam do płaczu. Nie wiedziałem, bo to wszystko przyszło. Obława augustowska z lipca 1945 roku, mimo upływu blisko 70 lat, nie może doczekać się wyjaśnienia. Wciąż brakuje wielu istotnych informacji, takich jak pełna lista zamordowanych osób czy miejsce ich pochówku. Rodziny ofiar, mimo wielu starań, wciąż nie wiedzą, gdzie spoczywają ich bliscy. W ich pamięci są nadal obecne te tragiczne wydarzenia, w wyniku których śmierć poniosło wielu mieszkańców Suwalszczyzny. Pamięć jest żywa zwłaszcza w gminie Giby, gdzie nadal żyją jeszcze świadkowie obławy. W czasie obławy to został brat mojej mamy, brat rodzony mojej mamy, Aleksander Romatowski, został zabrany. Następnie stryjeczny brat mego ojca, brata syn, Brunisław, został zabrany. No potem łączniczka taka, Zofia Czarniewska, to zdołała ucieknąć, bo była łączniczką. Następnie został jeszcze zabrany wujka mego, Bolesława Romatowskiego, szwagier, żony mąż rodzony. No to także, że jak na jedną rodzinę, to dość dużo. I ja jestem naocznym, nazywam się Szarejko Józef. Tu urodziłem się w Gibach i w Gibach mieszkam od urodzenia. Najważniejsze to, że widziałem, że byłem naocznym świadkiem, miałem 10 lat w 1945. To było po zakończeniu wojny. Niemcy podpisali 8 maja, a to zaczęło się w lipcu, po 2 miesiącach. Już ludzie się cieszyli, że nie ma wojny, że można będzie żyć. Tak zwana ta obława augustowska nastąpiła, tydzień czasu aresztowali, jak z gminy Giby, to dość dużo zaresztowali, no troszeczkę może wypuścili. Na przykład jeszcze mego teścia też zaresztowali, ale nie mieli w książkach, w spisach. Pomimo, że był, walczył w 1920 roku z Sowietami, ale nie mieli w spisie i tak jakoś uniknął aresztowania. Bo mieli przede wszystkim spis, brali ochotników z 1920 roku. To pierwsi byli na liście. Potem żołnierze z tej wojny to przede wszystkim zabierali. A potem, no już akowców, ale dużo tych akowców po prostu nie wzięli. Takie kobiety w ciąży brali. 15-letniego chłopca z Białowierzchni, Romuald Michalski, 15-letni na Odrę chorował, w tym czasie zabrali jak przesłuchiwali, jego przyprowadzili, to ten starszy kazał, ja to słyszałem, kazał puścić tego dzieciaka, bo tak mówił, a to rybionek, tu malczyk, żeby jego puścić. I ten dzieciak nie doszedł. Jego gdzieś po drodze zabili między Gibami, a tego 2 kilometry to jest odległość, gdzieś no, zginął, gdzieś zabili. No i w każdym razie na terenie gminy, to u Szarejki Stanisława, Stanisław Szarejko, to w zabudowaniach,
byli aresztowani. Gdzieś to się przywinęło tam, no 150 ludzi to było średnio i we Frąckach u Sztabińskiego Napoleona. To w gminie Giby to w tych dwóch miejscach bili, katowali, przetrzymywali i po tygodniu wywieźli w stronę drogo do Rygola, i potem za taką kolejką jest tak zwana kopana linia, która wychodzi od tej rygolskiej drogi w stanowisku i tam między 1960 rokiem a 70 rozmawiałem, bo ja w gminie pracowałem w tym czasie, rozmawiałem z sołtysem Fiedorowiczem Bolesławem, którym my się zagadali właśnie o tej obławie i on mówił, twierdził, że w tym czasie wozy żelazne tylko były. Nie było jakichś ogumionych, samochodów nie było, nie ogumionych wozów. To była bardzo pojeżdżona ta droga tutaj od stanowiska na Kalety, Zapoćkinie, tam do Grodna była bardzo pojeżdżona droga samochodami. Więc ich z tych zabudowań mego ojca, Szarejki Stanisława, wywieźli 13 autobusów. Siadali, musieli usiąść, wyprowadzali, byli bardzo pobici i teraz, żeby może takie jakimś powiększającym, dużym szklem, to można byłoby jeszcze takie rdzawe, te plamy zobaczyć i w tej chwili, w piwnicy, pod domem, bo byli w stodole, w chlewie zamykani, załatwiali się gdzieś w kąciku, nie dostali wody, no bić to porządnie bili. Bo byli bardzo pobici i 13 zaczęli o 9 godzinie wywozić i wywozili w nocy parę godzin wywozili 13 autobusów. To znaczy nie autobusów, były w ten czas tak zwane lublinki, samochody takie wojenne, takie słabe bardzo samochody, ale tak zwane lublinki. I w tym czasie wywozili też z Frącek, potem tam stały samochody za to kolejko na tym Kurzyńskim, na tym Rygolskim i tym, i inne przejmowali te samochody i wywozili właśnie te samochody tych aresztowanych tam do Podgrodno, a ten taki, który wywoził u nas z naszych zabudowań, to za pół godziny wracał. Tam pojechał i wracał za pół godziny. I jakraz by bardzo pasowało, bo ja maluchem tak jechałem 50-60 km na godzinę, to można było zajechać i przyjechać w ciągu pół godziny. I to jeszcze babka krzyczała na mnie, żebym ja tam za firanki nie patrzył, bo może serio mógłby strzelić, ale nie zauważyli jej. Nie uważali. Więc jeszcze wrócę do tego, jak wywozili. Musiał wejść, jeden drugiemu tam pomagał, bo byli bardzo pobici, usiąść, potem dwóch bajców, tych żołnierzy tutaj i za pół godziny wracał. To był lipiec, ciepły lipiec, wcześnie rano. Trzech ich było, dwóch soldatów, jeden lejtnant. Krótkie słowa, etat szpion i ją zabrano. Skrępowano jej na plecach drutem ręce. Matka palto na ramiona jej włożyła. Tylko łzy otarła ręką cicho płacząc. Zyta, Zyta, tylko cicho tak mówiła. Pewnie czuła, że jej więcej nie zobaczy. Pewnie serce jej matczyne powiedziało, że jej życie stanie się czekaniem i
i że życia tego będzie jeszcze mało, by usłyszeć w końcu córki swej wołanie. Z mojej rodziny została zabrana moja ciocia, czyli siostra mego ojca. No i mojej cioci, ale to takie przyrodnie siostry ojca mąż. Nazywał się Romatowski. Nawet imienia nie pamiętam w tej chwili. No ale z mojej rodziny tak najbliższe, bo ciocia i mój tato to było rodzeństwo z drugiego małżeństwa. Dziadek był wdowcem, nie miał wcześniej 5 dzieci. Z tego, co ja pamiętam, bo to już dużo czasu minęło od tego, jak babcia mi o tym opowiadała, to przyszło wcześniej rano 3 żołnierzy radzieckich, dwóch chyba szeregowców i jeden lejtnant, jak to babcia mówiła, czyli tam porucznik czy podporucznik rosyjski. I stwierdzili, że przyszli aresztować szpiega. I szukali radia. Ktoś po prostu zadenuncjował ciocię. Akurat ciocia żadnego radia nie miała, nie? Tam przetrząsnęli całą chałupkę. Właściwie nie chałupkę, tylko pokoik, bo oni wynajmowali pokój tutaj niedaleko na piętrze. No tego radia nie znaleźli, ale wiadomo, wystarczyło. Wystarczyła relacja kiedyś, za tych czasów akurat tej obławy, bo to często się zdarzało tak, że niekoniecznie byli aresztowani partyzanci, ale ktoś jak na kogoś miał złość, prawda, to też tak mogło być, chociaż tam ciocia podobno była łączniczką AK, czego tak naprawdę dokładnie nie wiem, bo ojciec mówił mi, że nie, babcia mówiła, że tak, znowu z książek się dowiaduje, znowu, że tak, bo tam jakieś tam relacje innych osób są. Także nie mogę tak stwierdzić na 100%, że była tą łączniczką. No aresztowali ciocię, potem przetrzymywali przez te kilka dni oddzielnie, jako szczególnie niebezpieczną, no bo tam była relacja, że miała radio i gdzieś przekazuje jakieś tam tajne wiadomości na zachód. No i tam z tego, co ojciec, bo ojciec przez kilka dni dosłownie dom... Podglądał. Tak, podglądał. Widywał, jak ciocię rano wyprowadzali, do żeby się umyła, nie? No to widział, że zakrwawiona wychodziła, nie? No i tyle, i później... Gdzie przetrzymywali? Przetrzymywali tutaj obok, był... Znaczy, tato z babcią mieszkał na pierwszym piętrze, jak on to mówił, na górce w pokoiku. W pokoju też, taki był pokój, też na tym samym piętrze, przesłuchiwali tych wszystkich przetrzymywanych, prawda? I w sąsiednim domu, gdzie jest teraz sklep, właśnie była ciocia przetrzymywana właśnie w oddzielnie. Czy, nie pamiętam, czy to była jakaś składówka, coś takiego, spiżarnia, czy jakaś ubikacja, bo resztę ludzi przetrzymywali też na terenie tego domu, poniżej w chlewach. Czyli tam, gdzie stało jakieś tam bydło, prawda, albo trzoda chlewna wcześniej, nie? Czyli jako jedyna ona była oddzielnie. Po tym, jak wywieźli te wszystkie osoby, w nocy wywozili w stronę lasu, chociaż też różne relacje są. Niektórzy mówili, że w stronę Sejn, niektórzy mówią, że w stronę Rygoli, ale większość twierdzi, że w stronę Rygoli, gościńcem na Rygol. To w tym miejscu, gdzie ciocia była, podobno ze skorupek od jajek, był ułożony jakiś napis. Z tym, że pierwsza osoba, która tam weszła, nie pamiętam, bo ten napis po prostu zniszczyła, nie? I nie powiedziała. Do końca życia babcia kilka razy chodziła do tego człowieka. Nawet nie pamiętam, jak on się nazywał. Tato tam kiedyś mówił, ale tato też raz mówił inne nazwisko, drugi raz inne nazwisko. I kilka razy babcia chodziła, prosiła, żeby on powiedział i nie powiedział, co tam było napisane. Nie? Do tamtej pory ślad zaginął. Babcia co jakiś czas tam
babcia pisała, nie, do Czerwonego Krzyża. Tutaj chyba też nawet i do władz PRL-owskich, byłych tych, Polski Ludowej. Do chyba nawet do gdzieś tam do Związku Radzieckiego. Wszędzie była odpowiedź, że nie ma takich. Że nikt o takich nie słyszał. O takiej nie słyszał o sobie. Zginęli, bo byli Polakami. Tak brzmi epitafium na mogile pomordowanych przez Sowietów we wsi Berżniki. Tych, którzy wierność ojczyźnie przypłacili życiem, dziś już niewielu pamięta. Pozostali tylko nieliczni, żyjący świadkowie. Zaraz obok stał dom, dzisiaj stoi jeszcze. Tam na piętrze katowali ich oprawcy. Krew na ścianach, na podłogi, każdej desce. Ja widziałem ta krew, ciągle na mnie patrzy. Krzyki bitych było słychać w dzień i w nocy. Głuchy tupot po drewnianych schodach. Krzyk kacapów mieszał się z krzykiem pomocy. Głosem modlitw kierowanych wprost do Boga. Ja widziałem leżąc cicho na poddaszu moją siostrę, gdy ją rano prowadzali, żeby obmyć mogła krew ze swojej twarzy. Później znowu ją ze sobą zabierali. Nocy pewnej samochody podstawili. Ja uciekłem i już tego nie widziałem. Ładowali wszystkich, potem wywozili. Już siostry swojej więcej nie ujrzałem. Wywozili ich w nieznane gdzieś do lasu. Księżyc ronił łzy srebrzyste nad ich losem. Gasły życia, jakby świece ktoś pogasił. Jakby sierpem ktoś pościnał nagle kłosy. Poprowadził demon śmierci leśną ścieżką. Stawiał rzędem ich nad rowem po kolei. Demon w czapce z gwiazdą i w ręku z pepeszką. Strzelał w głowy, pewnie wszyscy tak zginęli. Nie wiadomo jaka ziemia kości kryje. Jakie lasy kryją ich wołanie. Jedno pewne, że już żadne z nich nie żyje. A gdzie leżą, ty wiesz tylko, panie. Mój wujek, matki rodzony brat, Brunisław, był w AK, ale nie złapali jego. To zabrali, który Aleksandra, brata starszego Aleksandra, który 5 lat przepracował w Tartaku, tutaj w Gibach, niemiecki Tartak był. Przepracował, nic nie winien, ale wzięli, żeby to ilość nabrać i wzięli i zginął. A kobiety, łącznikami były. No, a ten taki 15-letni chłopak na Odrę chory, bo oni świeżby i Odrę to przywieźli od razu. Wszyscy chorowali na Odrę świeżby. Dokumenty, do których dotarł rosyjski historyk Nikita Pietrow, rzucają nowe światło na sprawę obławy augustowskiej i dają nadzieję, że z biegiem czasu dowiemy się więcej o zbrodni dokonanej przez Sowietów. Bardzo się cieszymy, bo nawet to rozmawiałem prywatnie z Nikitą Pietrowem. Poznaliśmy się osobiście, ja dosyć dobrze po rosyjsku rozmawiam i bardzo mnie cieszy to, bo powiedział nieoficjalnie, nie, że jeżeli chodzi o Katyń, to ciągle, wiadomo, nie, było to przyznanie się do win, teraz znowu kręcą, teraz znowu nie tak bardzo, niekoniecznie chcą potwierdzić, że to była zbrodnia przez Sowietów wykonana. I mówił, że mogą kręcić, bo nie ma żadnych dokumentów. A on wie nieoficjalnie, że każda z tych 590 bodajże dwóch ofiar ma swoją teczkę w archiwum.
Na Ubiance. Na Ubiance, tak. Tylko że ciężko to będzie pozyskać. Obława augustowska to największa po Katyniu zbrodnia dokonana przez Sowietów na obywatelach polskich. Niestety mimo upływu dziesiątek lat wciąż niewiele o niej wiemy, a odtajnione materiały mają charakter poszlakowy i nie przybliżają do ustalania miejsca spoczynku pomordowanych. Władze polskie starają się zintensyfikować działania w tym kierunku, aby wymóc na Rosjanach otwarcie archiwów oraz uznanie obławy augustowskiej za zbrodnię wojenną. Póki co orzeczenia rosyjskich sądów nie są temu przychylne. Tak tu żyje 80 lat z nawiązką. Jedno zdjęcie ciągle w domu u mnie wisi. Na nim zawsze uśmiechnięta moja siostra. Lat 20 wtedy miała, kiedy przyszli. Lat 20 miała i przed sobą życie, które przerwał pewnie jeden strzał nad rowem. Chciałbym świeczkę móc zapalić jeszcze zycie. Chciałbym stanąć jeszcze kiedyś nad jej grobem.